Nie, to jest 3P. 3P. Szanowni Państwo, kochani dzieciaki, kochana młodzieży, po raz kolejny już w tym roku spotykamy się na imprezie sportowej w Olsztynie Borkach. Także te imprezy sportowe, które do tej pory były, cieszyły się dużą popularnością i dużą aktywnością dzieciaków. To jest dla nas najbardziej cenne i cieszymy się, że dzisiaj z powrotem widzimy dzisiaj taką rzeszę młodzieży. Przybyło nas bardzo dużo. Resztę do powiedzenia koleżanki. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w tym biegu, ponieważ oprócz tego, że mają okazję rywalizować między sobą, między szkołami, ale również bardzo dobrze tutaj organizator zadbał o takie zaplecze związane z tym, że wszyscy tutaj wspólnie później biesiadują. Są koszulki, są medale, także to daje ogromną satysfakcję dla naszych dzieci, dla młodzieży. My się ogromnie cieszymy z tego, że jednak możemy być dla tych dzieciaków takim motorem, czyli przykładem, że aktywność, że sport pozwala cieszyć się i radować tym życiem. Bez względu na różnice wiekowe, wszyscy jesteśmy jedną wielką, kochaną, wspaniałą rodziną sportową.
A przy okazji korzystając, chciałabym zaprosić wszystkich biegaczy i niebiegaczy i przyszłych biegaczy na zajęcia, które są nieodpłatne w każdą sobotę o godzinie 9.30 na Ostrołęckim Stadionie. To jest Biegam, bo lubię Ostrołęka. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj też będzie... Połączone wspólne pasje. Dzisiaj też będzie widać tą grupę Biegam, bo lubię, ponieważ już dzisiaj widzimy, że niektórzy zakładali koszulki, a później wszyscy je założyli. Nazwisko, datę urodzenia, odpowiedzieć na 5 pytań, które dotyczą głównych grzechów, jakie piesi i rowerzyści popełniają na drogach. I później szybciutko już Państwo możecie startować. Tak jak Pani powiedziała, przepraszamy najmocniej, ale mamy jeszcze inne imprezy. Chcemy uszanować wszystkich, którzy nas zapraszają. Dlatego też bardzo dziękujemy za zaproszenie organizatorom tutaj do przystani i proszę Państwa, będziemy się musieli z Państwem jednak przed tym startem pożegnać. Dobrego biegu, moi drodzy, dobrej kondycji, ukończenia wszystkim życzę i żeby nikomu nic się złego nie stało, żeby wszyscy bez kontuzji. Wybieramy o godzinie 10 jest uroczyste otwarcie, starty dzieci i młodzieży, a liczymy, że o godzinie 11 wystartuje bieg główny. W związku z tym cierpliwości, grzać się proszę i czekać cierpliwie na uroczyste otwarcie. Więc o godzinie 10.00, jak tu pan wójt powiedział, będzie uroczyste otwarcie. Tuż po otwarciu, otwarcie będzie bardzo krótkie, około minuty po otwarciu będzie bieg na dystansie 300 metrów. Uczniowie klas 1-3, czyli mają lat 6-9. 1-3, lat 6-9. Oni jako pierwsi wystartują. Pierwsze wystartują dziewczynki, a później wystartują chłopcy. Jak przystało, że dziewczynki zawsze muszą być pierwsze, tak? No niekoniecznie to się sprawdza, ale mam nadzieję, że dzisiaj tak będzie. 10.10 jest start na dystansie 600 metrów. Uczniowie klas 4-6, czyli 10-12 lat. Jeżeli ktoś jest z rodziców i wie, że jego dziecko jest rocznik na przykład jako kategorii młodszej, to pisze wedle rocznika, mimo że poszedł tam rok wcześniej do szkoły. Wpisuje w to kategorię wedle rocznika, który jest. Nie jako klasa. Godzina 10.20, 1000 metrów, uczniowie gimnazjum, 13-15 lat. 10.30 jest przewidywany bieg na dystansie 5 km, który razem pobiegnie z biegiem na 10 km. Osoby, które biegną na 5 km pokonują jedną pętelkę, osoby, które biegną na 10 km pokonują dwa... W marszu Norwin Chłopin. Jest też, wiem, że spora grupa zapisana do marszu. Marsz będzie oddzielny. I powie, nauczyciele się zapisywać, trenerzy, działacze, jacyś sportowi, urzędowi, proszę się zapisać. No akurat z tego co wiem, to nie było zapisów, wszyscy po prostu, którzy będą chętni, ustaną i pobiegną w biegu VIP-u. Także na chwilę dziękuję i proszę o rozgrzewkę, żeby się... Teraz szybciej, to wtedy się szybciej biegnie. Teraz ręce.
Dobrze, żeby kolka was rozpała. Rower może wygrać tylko uczestnik dzisiejszego biegu, który odpowiedział na 5 pytań konkursowych. Na pierwszą odpowiedź A, bo drugie litera B. Bo mimo, że tych chodników dwóch buduje coraz więcej, ale nie wszędzie są, to wtedy chodzimy lewą stroną drogi. I na pytanie trzecie, przed przejściem dla pieszych musimy się przede wszystkim upewnić, czy możemy nie na wejść, bo to nie jest cała prawda, że tylko pieszy na pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Tam, gdzie jest wysepka, to na wysepce... Będę uroczyście wręczał, a może do losowania poprosimy jakoś super środki, Marysiu. Uchwycisz. Ale nie patrz do tego pudełeczka, bo zaraz powiedzą, że podglądałeś. Już mieszałem, panie wójcie, co jak co, ale mieszać to potrafię. Dobrze. Sprawdzamy, czy są prawidłowe odpowiedzi. Brawo dla Misia. Brawo. Oj, słuchajcie, z problemami, ale jest. Chłopak czy dziewczyna? Chłopak. No, słuchajcie, ostatnio los się zmienił, chłopaki wygrywają. Chłopak wygrał, słuchajcie, moi drodzy. W jakim miesiącu się urodził? W lutym. Niedługo będzie miał urodziny. We wrześniu. W październiku. Chłopaki, ręka do góry, kto się urodził w październiku? A kto się w tym tysiącleciu czy w tamtym? W tym tysiącleciu, oczywiście. Kto się urodził w październiku w 2002 roku? Napisane jest, że urodził się Szymon Białczak. Szymon, przedstaw się wszystkim. Szymon Białczak. Skąd jesteś? Z Nowej Wsi. Z Nowej Wsi. Pierwszy raz biegniesz? Nie. No, weteran. Należał się. Gratulujemy. Jeszcze wylosujemy 3 nagrody pocieszenia. Teraz już pan wójt losuje. A no przekażemy, no. Swój rower uroczyście, proszę bardzo. Gratulujemy ci z panem wójtem. Zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Tak jest, poprosimy. Misio chciał na tym rowerze pojeździć, to musisz mu pożyczyć. Zapomniałem powiedzieć. O, Misio kiwa głową, że chętnie. Misio będzie się opiekował, jak Szymon będzie biegł. Żeby się futro nie wkręciło tutaj. Słuchajcie, są 3 kupony. Sandra Wiśniewska, 1 kupon. Panie wójcie, proszę wręczać nagrody. Jest Sandra. Kacper Szczygieł. I Ewa Dymarczyk. Ewa Dymarczyk jest? Ewa jest. Biegnie. Biegnie do nas Ewa. Proszę bardzo. Poprosimy o wielkie brawa dla naszych zwycięzców. Misiu, chodź sobie zdjęcie, zrobimy ze wszystkimi. Zapraszamy Misia też. Chodź Szymon. Szymon, weź tutaj stań. Szymon, tutaj. Proszę państwa, mamy jeszcze takie drobne elementy oklaskowe, ale to pan wójt rozda najmłodszym uczestnikom biegu. Wszystkiego dobrego, dobrego biegania, bezpiecznego biegania, fajnego biegania państwu życzę. Minęła godzina 10. Dokładnie 10:05. Tak, za chwilę otworzymy, zaśpiewamy bardzo. Proszę państwa. Dziękujemy Wojtowi, że jest z nami. Kolejny raz spotykamy się na naszej uroczystości biegowej. W mojej opinii najtrudniejszy bieg w regionie. Bieg 3P przełajem przez przystań. Kto ma ochotę zmierzyć się z cudami naszych górek, lasów, pól, dróg leśnych, duktów leśnych, ten dzisiaj będzie z nami startował. Dziękuję za współpracę i współorganizację. Panie Mirosławie, to na pana ręce dla samorządu województwa mazowieckiego dziękujemy. Woldowi, Nadleśnictwo Ostrołęka. Gdzieś tutaj jest pan Hubert. Dziękujemy, że są z nami. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten nasz festiwal biegowy, to nasze spotkanie dzisiejsze ma taką oprawę. Szanowni państwo, biegniemy
Najpierw biegi dzieci i młodzieży, potem są biegi główne 5 km Nordic Walking, 5 km Open i 10 km Open. Także cierpliwie proszę czekać. Tak jak wspomniałem, spodziewamy się biegu głównego o godzinie 11. Do tego czasu mam nadzieję, że wystartują i ukończą wszystkie biegi dzieci i młodzieży. Ja mam nadzieję, że gmina Olszowa Borki jest gminą przyjazną, zachęcającą do aktywnego wypoczynku. W związku z tym aktywnie proponuję spędzić dzisiejszy czas. Bieg 3P w 2017 roku uważam za otwarty. Proszę Państwa, oczywiście uroczystego otwarcia dokonał ojciec tych zawodów, wójt gminy Krzysztof Szewczyk. Dziękujemy serdecznie. Ale Janna Pędzik ma dzisiaj urodziny, także w związku z tym 100 lat, proszę Państwa, 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. Niech ich gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nigdy nie zagaśnie zdrowia, szczęścia, pomyślności. Życzymy Ci właśnie zdrowia, szczęścia, pomyślności. Życzymy Ci właśnie. Dzięki śliczne i zapraszam, nie chcę przeciągać, bo dzieciaki już są rozgrzane. Zapraszam na linię. Pierwszy, drugi, trzeci, idziemy. Ale idziemy.
Jak się czuje się przed startem? No jak to przed startem? Rewelacyjnie. Dacie radę? Tak, kwestia ile, nie? Na 5, na 10 metrów. O, to ważne. Się bawić, to się bawić, jak to mówią, tak? Więc. Dobrze. Czy gotowi jesteście? Pan starter gotowy? Dobrze. Odliczamy od 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, za pilotem 3, 2, 1, start! Słuchajcie, wystartował bieg główny na 5 na 10 km. Organizator pani Ewa zaprasza wszystkich zawodników tutaj na taras, gdzie będziemy dokonywać ceremonii wręczenia pucharów i nagród.
Będą już gotowe za około 15 minut, także wszystkich serdecznie zapraszamy na posiłki regeneracyjne, bo już za 15 minut rozpoczniemy ceremonię wręczania pucharów. No proszę kilkarzy, odliczamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, strzelasz, 1. Jak się ustawię kamerę. Startowało, nie wiem co się stało. Chyba ta jedna osoba z rozgrzewki nie przyszła. Dobrze. Pierwsi zawodnicy. Pokażę się już. Pierwszy zawodnik. To nie jest na 5, na 10. Na piątkę. Kończy! 19:40. Na piątkę czy dychę? Na dychę. Na piątkę? Dychę, tak, dobra. Piątka. Tak. 20:11. Na dychę? Nie wiem. 117. 20 na 5 kilometrów 6 zawodników wyliczyło. Na dychę? Piątka. Piątka kończy. 21:23. 21:23. Kończysz? Tak. Dobrze. 92. 21 środków na dychę. Na dychę czy na piątkę? Na dychę? Na 5 km już 5 osób ukończyło, a na drugie koło na 10 km 8 zawodników przebiegło. Kończysz czy dalej? Kolejny. Dalej. Kończę, następny. Na dychę? Nie wiem. No bo nie wiem. Dycha. Dobrze, dziękuję. Kończysz? Na piątkę czy na dychę? Na piątkę? Tak, kończysz. 23:49. Kończysz?
Nie, dobrze. Na dykę, tak? Dobra. Dzięki. Kończysz. Tak, kończysz. 62. 24, 15. 24, 15. Dalej? Dalej. Dobrze. Dalej czy kończysz? Dalej. Dobrze. Dalej. Kończysz? 24 minuty 15 sekund. Chyba kończy też. Prawdopodobnie następna trzecia pani kończy. Kończysz na piątkę? Jeżeli kończysz w moim drugu. Oto grupka zbliża się. Dwie osoby. Godzinę, niech to będą więcej. Dalej. 65. Zrobiliśmy życiowe czasy, bieg super, ekstra, fajny klimat. Piękne krajobrazy, ekstra. Teraz idziemy na grzyby. Dziękuję. Biegło mi się bardzo dobrze, aczkolwiek jeszcze trochę odczuwam kontuzję lewej nogi, mięsień piszczelowy, ale nie przeszkodziło mi to dzisiaj pobiec mocno. Jestem bardzo zadowolony pomimo ciężkiej trasy. Świetnie mi się biegło. Czas na tą porę roku, jak na przygotowania do maratonu warszawskiego, bardzo dobry, więc jestem pełen nadziei i mam nadzieję, że utrzymam tę formę do końca miesiąca. Bieg super, piękna atmosfera, wspaniali ludzie, dobra organizacja, fajny teren, dobrze wszystko oznaczone, nie można było się pogubić. Jak widać, można było się zgrzać, pomimo że nie ma słońca. I to wszystko, no teraz będzie fajny poczęstunek, będzie można porozmawiać z przyjaciółmi i o to chodzi właśnie w tych imprezach, dlatego tutaj ludzie wracają. Zapraszam wszystkich. Pozdrawiam Michał. Jak się biegło? Dobrze, to brak wytrenowania. I który raz na biegu? Na tym trzecim. Trzecim, tak. Adzia, Kasia, dawaj! Dziewczyny, pokaż swoje medale. Dziękuję bardzo. Biegam, bo lubię Ostrołękę. Zapraszam, widzę 130. Każdy z tobą za darmo. Stadion Miejski. Uwaga, uwaga! Kochani! Biuro zawodowe jest już przygotowane, żeby odbywać się ten puchar! Zapraszamy wszystkich zwycięzców i nie tylko. Miejsce drugie w tejże kategorii Miłosz Król. Na miejscu pierwszym Kinga Zalęska. Zapraszamy Kingę. Do wspólnego zdjęcia.
Miejsce drugie, Klaudia Parzy. Zapraszamy do Klaudii. Brawo! Gimnazjum Olszewo-Polski. Na miejscu drugim Mateusz Adamowski. Brawo! Okazał się Leon Barca. Biegała po schodach do domu.